Kabocka widzowie, dzisiaj to Kabocka tworzy Wednesday i Enid. Zaczynamy! Już jesteśmy. Najpierw wybieram jakieś miejsce, w którym będę tworzyć. Zaczniemy raczej od Wednesday, bo jest ją łatwiej stworzyć i myślę, że mi się uda. Zaczynamy od koloru skóry. Z tego co pamiętam, Wednesday miała bardziej taki biały kolor, więc może dam... W sumie może być... Może być ten. Teraz idziemy do włosów. Włosy miała takie warkocze. Z tego co wiem, powinny być tutaj. Więc szukam. Tu nie. Gdzie te warkocze? Wydaje mi się, że tutaj widziałam ostatnio, więc... Chyba... O! Takie. Kolor włosów miała czarny. Buzię miała raczej taką nie za fajną. Wydaje mi się, że była taka bardziej... O! Nie. Nie wiem dokładnie, który. To do niej całkiem pasuje. O, to może... No dobra, niech będzie to. Dam jej mały nos. Cały taki, żeby był też biały. O. Teraz chyba. Jest ok. Oczy to jej dam takie dziewczęce. Brwi dam jej długie, czarne. I przechodzimy teraz do ubrania. Ubranie dam jej... Nie wiem, gdzie to było, ale wydaje mi się, że będzie to na sukienkach. Chyba to nie ta sukienka, tylko ta, do niej całkiem pasuje, ale widziałam też jeszcze różne takie też czarne, więc może jakąś znajdę taką ładniejszą. Dobra, no to szukamy. Ta by mogła być, ta, no nie wiem, może tą po prostu damy. No to niech będzie ta. Mamy już gotową Wednesday, teraz tworzymy Enid. Tylko coś sprawdzę, czy mają taki sam wzrost? Tak. Okej, idziemy. Ona miała raczej taką różową trochę skórę. Duże usta. Mały nosek. Gdzie jest różowy kolor? O. Nie. Muszę dobrze wyczaić. O, chyba gdzieś taki. Oczy jej zrobię dziewczęce i długie brwi. Koloru takiego jasnego żółtego. Dalej idziemy na włoski. Wiem, że Enid miała dość krótkie, o, włosy i na końcu miała różowe. On będzie żółty i róż. Tak ładnie wygląda. Teraz przechodzimy do ubioru. Myślę, że damy jej jakiś kolorowy sweterek. Nie wiem dokładnie gdzie będzie. Chyba jest bluza. Chyba na bluzie. To nie. O, to też ładnie pasuje, ale nie. Szukam jeszcze bardziej takiego... Mam nadzieję, że on tutaj będzie. O! Ten jest bardzo ładny. Do niej by pasował. Albo to. Chyba ładniejszy jest ten. Więc zostawiamy ten. Jeśli Wam się podoba Wednesday i Enid, to napiszcie w komentarzu serduszko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo podobał. Pa!